Cześć, witajcie. Dziś premiera nowego smartfonu marki Poco, a konkretniej Poco F4 GT. Jest to właściwie odpowiednik znanego już modelu Redmi K50 Gaming Edition, zatem specyfikacja nie jest jakimś strasznym zaskoczeniem, mimo to przypomnijmy ją. Poco F4 GT ma lekko gamingowe zacięcie, ale raczej klasyczną budowę i dość wydajne wnętrze. Smartfon oparty o procesor Snapdragon 8 generacji pierwszej, chłodzony podwójną komorą parową Liquid Cool Technology 3.0 i wspierany przez pamięci typu LPDDR5 i UFS 3.1. 6,67-calowy płaski wyświetlacz jest oczywiście wykonany w technologii AMOLED, ma rozdzielczość Full HD+, oraz częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz. Dotyk jest z kolei odświeżany z częstotliwością 480 Hz. Ekran osiąga jasność do 800 nitów, ma też certyfikat HDR10+, paletę barw DCI-P3 oraz szkło Gorilla Glass Victus. Wyposażenie smartfonu obejmuje ponadto głośniki z układem Dolby Atmos oraz 20-megapikselowy aparat do selfie. Tylny aparat fotograficzny dysponuje z kolei matrycami 64, 8 i 2 megapiksele, czyli zestawem typowym dla średniaków, kiedy to duża matryca łączona jest z aparatem szerokokątnym oraz oczkiem do makro. Ciekawy element wyposażenia telefonu stanowią dodatkowe, wysuwające się z boku obudowy klawisze pomocne przy grach. Listę elementów wyposażenia smartfonu dopełniają jeszcze m.in. boczny czytnik linii papilarnych, NFC czy specjalny silnik wibracyjny wielosiowy. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 4700 mAh, ładujący się z mocą 120 W, a co ważne, ładowarka jest w zestawie. Smartfon ma wymiary 162,5 x 76,7 x 8,5 mm i waży 210 g. I to wszystko z dzisiejszej premiery. Dzięki serdeczne i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!